Witajcie w Krótkiej Piłce, w programie, w którym bierzemy na warsztat wszystko, co najważniejsze w futbolu. A dziś znów o Euro. Za nami 50 meczów Euro 2016. Do zakończenia imprezy został tylko finał, w którym gospodarze Francuzi zmierzą się z Portugalią. Portugalią, która mecz w 90 minutach wygrała dopiero w półfinale. W swojej grupie zajęli dopiero trzecie miejsce z trzema remisami. W 1/8 finału w meczu z Chorwacją dopiero gol Ricardo Quaresmy w 117 minucie dał im ćwierćfinał, w którym spotkali się z Polską. W Marsylii wynik otworzył Lewandowski, wyrównał wielki talent Renato Sanchez, którego Bayern kupił przed turniejem za blisko 40 milionów euro. Ciekawostką jest, że 19-latek poprzedni sezon zaczynał w rezerwach Benfiki Lizbona. Jak to mówią, dwa razy nic się nie zdarza i tym razem Polska odpadła w rzutach karnych. W czwartej serii Rui Patricio obronił karnego Kuby Błaszczykowskiego i to Portugalia awansowała do półfinału, w którym pewnie wygrała z osłabioną Walią 2-0. Natomiast trójkolorowi mieli łatwiejszą drogę do finału od swoich przeciwników. Wygrali bez problemu swoją grupę, w następnej fazie po kiepskim początku pokonali Irlandczyków, by w ćwierćfinale zdemolować największą niespodziankę mistrzostw Islandię. Dopiero w półfinale trafili na równych siebie przeciwników, aktualnych mistrzów świata Niemców. Finał Francuzom zapewnił Antoine Griezmann, który strzelił Niemcom swojego 5. i 6. gola w turnieju. I to on najprawdopodobniej zgarnie złotego buta za najlepszego strzelca mistrzostw. Co do finału, jestem pewny, że to będzie dobry mecz i mam nadzieję, że zobaczymy parę bramek. A do tej pory padło ich 105 w 50 meczach, co daje średnio 2 gole na spotkanie. Porównując obie jedenastki, można dojść do wniosku, że faworytem meczu będzie Francja. Mają zgraną i przede wszystkim wyrównaną kadrę, a na turnieju strzelili 13 bramek, tracąc tylko 4. Z drugiej strony Portugalczycy prześliznęli się do finału i to według mnie nie jest drużyna do wygrania Euro 2016. Nie da się wygrać turnieju bazując tylko na kilku piłkarzach i według mnie to właśnie Francuzi zdobędą puchar Auriego Delaneya. A ja zapraszam na nasz fanpage, w którym na bieżąco informujemy Was o tym, co się dzieje w piłce. A na dziś to wszystko.